Siemanko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mr. Cody Rick. Słuchajcie, no, w ostatnim odcinku Hermiona została spetryfikowana, a dało nam się też pokonać pająka, dowiedzieć, że to nie jest Hagrid, nie jest winny. O, no dobra. Dobra, ile tu mamy? 7 na 10. 7 na 10. O! No patrzcie, co tu mamy. O, proszę. Srebrna karta. I to jest druga srebrna karta. Ponieważ sobie oczywiście zaraz wrócimy. No i słuchajcie, robi się nieciekawie. I zobaczymy trochę, jak profesor Snape wygląda, nie? O. Tak trochę. Dobra, idziemy zobaczyć, co z naszą Hermioną. Została spetryfikowana. Wow. I nie wygląda to, słuchajcie, jak na razie ciekawie. No. Dasz jeszcze coś? Nie, bo ty będę społeczny jesteś. I better not let Madame Pomfrey see me. There's Hermione. What's that she's holding? It's a note. In her handwriting. Here's what it says. Of the many fearsome beasts and monsters that roam our land, there is none more deadly than the basilisk. The king of serpents. This snake, which may reach gigantic size and live hundreds of years, is born from a chicken's egg, hatched beneath a toad. Aside from its deadly and venomous fangs, the basilisk has a horrible stare, and all who are fixed with the beam of its eye shall suffer instant death. Spiders flee from the basilisk, for it is their mortal enemy. The basilisk flees only from the crowing of the rooster, which is fatal to it. But how's the basilisk been getting around the place? A giant snake! Someone would have seen. Pipes, Ron! It's been using the plumbing. I've been hearing that voice inside the walls. That girl who died. Aragog said she was found in a bathroom. What if she never left the bathroom? What if she's still there? You don't think. Not Moaning Myrtle. The entrance to the Chamber of Secrets. What if it's in Moaning Myrtle's bathroom? All students are to return to their house dormitories at once. All teachers return to the staff room immediately, please. Oops. Oh no! Not another attack! Yes, there had been another attack. The worst one yet. This time, someone had disappeared. It was Ginny Weasley. And another message was left on a wall. It said her skeleton will lie in the chamber forever. Hogwarts would surely close now. Oops. Professor Lockhart had been given the task of rescuing Ginny, but Ron and Harry were beside themselves with worry. They had to do something. Hurry, Harry! We have to save Ginny! We need to have a plan. I'll go to Moaning Myrtle's bathroom and try to find the entrance to the Chamber of Secrets. And I'll go find Lockhart. It wouldn't surprise me if he was trying to sneak out of Hogwarts. Oj, nieciekawie, nieciekawie, ale nim pójdziemy do komnaty tajemnic, zajdziemy sobie jeszcze do Hermiony. Tam jest ukryte pewne miejsce. Wiadomo, może znajdziemy coś ciekawego, coś, co nam się przyda w ostatecznej walce. No to myślacie, że no w końcu to jest Harry Potter, tak? I tak czy siak będziemy musieli tutaj walczyć z bazyliszkiem. Nie będzie to, słuchajcie, łatwa walka. Dobra. Najpierw to. I ten. Ten obraz to... Ojej, otworzyło się. A ten obraz to mi przypomina Mona Lizę, o ile to chyba, że to jest Mona Liza, no ale... Dobra. No to mamy tutaj naszą złotą kartę. Trzeci srebrny klucz, tak? Dokładnie. Już mamy trzy srebrne klucze, jeszcze potrzebujemy 10 złotych kart i będziemy mieć cztery srebrne klucze, które odblokują nam dostęp do złotych kart.
tu mamy chyba kolejne miejsce sekretne, czy nie? 9 na 10, ostatnie miejsce sekretne, które wydaje mi się właśnie będzie tutaj. Dokładnie. Dokładnie. A no tak, tu się nie da ten wejść. Dobra, to sobie najpierw weźmiemy to. O. I... Dobra, teraz hoppa. Dokładnie, 10 na 10, czyli mamy wszystkie sekretne miejsca znalezione, a nie było ich aż tak dużo. Tu mamy brązową kartę, czyli... Tu sobie nie możemy zrobić, bo sobie niedawno zrobiliśmy. Czy po tej stronie coś będzie ciekawego? Nic. Dobra, słuchajcie, czyli w takim razie idziemy do jęczącej Marty, do jej łazienki. Tam na pewno coś ciekawego znajdziemy. Ciekawego, czy... Znaczy, musimy znaleźć jakieś wejście do tej komnaty, komnaty tajemnic. Nie wiem tak za bardzo czego tam szukać, można się tam wszystkiego spodziewać. Czy tu jest... Nie. Nie zawsze wiem, niezbyt pamiętam, gdzie jest ta... Nie, tu nie. To nie jest komnata tajemnic. Komnata tajemnic... Gdzie jest? O, o, fary. Ty to mnie lubisz straszyć. Komnata tajemnic jest tutaj. Dokładnie, na drugim piętrze. Wiecie co? Przestała mi myszka działać. Teraz gram na klawiaturze, ale nie podoba mi się to trochę. O, cutscenka. What do you want this time? To ask you how you died. You're the first one who ever asked. I died in this very store. I remember it so well. The door was locked, and I was crying because Olive Hornby had teased me about my glasses. Then I heard somebody come in. They said something odd, in a different language, I think. It was a boy speaking. So I unlocked the door to tell him to go and use his own bathroom, and then I died. Where was this boy standing? Ten bazyliszek. Over there by the sinks. One of them has never worked, not as long as I've been here. I wonder if that's where the entrance to the chamber is. Open! Open! That's not working. Maybe if I try parcel tongue. Próbuj, Harry. That's got it. Aj, no nie cieszyłbym się z tego, że umiem mówić w języku węży. Wężów. No i wygląda na to, że mamy komnatę tajemnic. Got him. He was packed and ready to go. What's that? I think it's the entrance to the Chamber of Secrets. Well then, you won't be needing me. Cheers, boys. Have to go warm up my broom. You're not through yet. Down you go. Na dół, na dół. No. Come on, Harry. This is it. I know. Ajajaj. No to oni poszli na dół. A my co? A my nic co, nie? Dobra, czy mi ta myszka druga działa? Oczywiście, że mi myszka nie działa, słuchajcie. Nie działa mi myszka, ta pierwsza. O, działa. No dobra. No to co, wchodzimy do... komnaty. Idziemy do komnaty. Nie wiem czemu... moja stara myszka na PS2 nie zawsze lubi działać. No bo jesteś frajerem i to skończonym. Say goodbye to your memories. Obliviate. Ron, are you okay? Ron, I'm here. All cool. Go some crew, Harry. To trzeba je być idiotą. If I'm not back in an hour, anyway, see you in a bit.
No, to mamy problem. Tak z lekka. No i oczywiście co? Wow. Dobra, okej. Teraz. Co jest problem? Bo mi nie działa myszka. No dobra, skoro w takim razie mi myszka nie działa, no to idziemy na drugą myszkę. Ona chyba jest nawet... Wow, dobra. Ja cię kolego chyba stąd... Nie jestem w stanie cię... Ale jestem w stanie cię w tą stronę, z tej strony zepchnąć. No dalej, raz, dwa. Dobra, okej, no to mamy po problemie, że tak powiem, trochę. Dobra. W takim razie... Możemy iść tu. Uwow. No, nieźle poszalał. Nieźle poszalał nasz... Łe, patrzcie, to było takie fajne przejście, a ja się pieprzyłem z tym. Dobra, to chyba nam coś daje, tak mi się wydaje, ten lumos, więc... będzie tu jak... Dokładnie, tu jest ukryte jakieś miejsce. 1/3, 3 ukryte miejsce. No myślę, że jakoś... O, żabka się, słuchajcie, przyda. Z racji takiej, no, że zbytnio nie mamy... życia. Znaczy, mamy życie, ale niepełne i przydałoby się pełnia życia. No szybciej. Ach, fuck. A, bo to jeździ góra-dół. No to spoko. To coś takiego, to mi się podoba. Jestem nawet za czymś takim. Ile fasolek pochowanych. Ale skąd by się wzięły fasolki? To mnie zastanawia. Dobra. Co nam to otworzyło? Aha, no tylko to. No dobra. Tu też są jakieś fasolki, no proszę. Wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca tej gry. Powoli. Tam jest kolejny safe. Czy tu coś mamy? Nie, nigdzie chyba nic nie mamy, więc... Schodzimy na dół. Wow. Pajączki. O, to się może przydać. Wow. One wstają? Nie wiem, czy one wstają, ale kurde, jak tak dalej będzie szło, to... Zabiją mnie. 4 pająki, 5 pająków. Ups. A to dość szybko tak jeździ. Dość bardzo szybko, bym powiedział. Dobra, no to w takim razie, no co? Gdzie to się zamyka? To się tu zamyka. To się tu zamyka. Wow. Zdążyłem. Sejwik. Żabka. Żabciu, chodź do mnie. Chodź do mnie, żabciu. Dobra. Mamy. Wow. Ach, fuck. No tylko i wyłącznie widzę taką opcję tu wejścia. Dobra, w takim razie... no tylko tu możemy wejść. Nigdzie więcej. Tam wejść nie możemy. Tu również wejść nie możemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc wydaje... No tu jest chyba tylko jedyna droga. To jest jedyna droga. Dobra.
Zapomniałem, że tu się przecież to zamyka. Ale dzięki temu jest tutaj sekretne miejsce. 2 na 3. 2 na 3 miejsca sekretne. Po drugiej stronie, z tego co wiem, już nic nie było. Nic nie było. Dokładnie. Jest czysto. Jak ja skoczę, to sobie coś zrobię. A jednak nie. No dobra. Kurczę, no chciałbym tam wejść. Tam była jakaś złota skrzynia, słuchajcie. Czy jestem w stanie wejść? Oczywiście, że nie. No po co? Wow. Jest złota skrzynia. Dokładnie o tą skrzynię mi chodziło. Ale no nie fasolki są, no dobra. Ale fasolki zawsze spoko. Kolejny save. Kurczę, coraz więcej tych save'ów. Co to było? No nie wiem, nie wiem. No! Cholera. Tam były... Nie wiem, czy tam coś było ciekawego, czy... No miejmy nadzieję, że nie pominąłem żadnego ukrytego miejsca. Jest nasza komnata. Wow. Wow. No to się nieciekawie robi. Dobra. Czy jest sens tu cokolwiek, nie wiem, stać, robić? Chyba nie. Lepiej spierdzielać stąd. Dobra. Dobra, uciekamy stąd, bo tu naprawdę chyba nie ma sensu cokolwiek robić. Wód. Czyli ja tu spadłem. Dobra. Dostały? Dostały i spadły. A, dobra, czaję. W tym momencie to mi się pokaże dodatkowa... A, na takiej zasadzie, no dobra. No to mi się podoba już. To już jest coś bardziej sensownego. Dokładnie. No i dobra. Co to na dole jest? Jest! Tam na dole opłaca się zejść na dół. Zastanawiam się, jak tam się dostać. Czy gdzie tam do niego, no bo chyba raczej... Nie wiem... Cholera. Tam nie jestem w stanie doskoczyć. Dobra, pomińmy tą cutscenkę, bo tutaj nic ciekawego. Dobra, to też możemy chyba pominąć. Kurde, jak one mi wejdą w drogę, to ja spadnę. Dokładnie. Nie dość, że mnie pogryzły, to jeszcze... No! Harry! Dobra. Bo ja chyba trzeba błyskawicznie wykończyć. Na pewno nawet. I jeszcze raz. Dobra, i jeszcze raz, dobra. Chodź tu. Ła! Co to bolało? O kurde, aż sobie coś zrobiłem. Dobra, no to dobra. W takim razie... chodźmy sobie tutaj. Tu jesteśmy, powiedzmy, w miarę bezpieczni. Tylko zastanawiam się nadal, jak tam wejść. Chyba, że tutaj trzeba by tu wejść. Nie
Dobra, no to mamy... Ha. Dobre pytanie, jak tam wejść? No bo tak. Czego mogę chyba raz na zawsze się pozbyć, tak mi się czy nie? Dokładnie. Ale kurczę, okej, spoko. Tylko jak tam teraz wejść? No bo tam jest sekretne pewnie miejsce. Tak mi się coś wydaje. Chodź tu. Chodź tu. No, ale was trzeba ogłuszyć. Bo one dość szybko nawet wstają. No, tam wstają. No, ale dobra. Niech sobie już tam stoją. Chyba, że, słuchajcie. O, super, mamy otwarte drzwi. Co mi to dało? Okej, o właśnie, o to mi chodziło. O to mi chodziło. To będzie trzecie pewnie sekretne miejsce. Dokładnie. Czyli mamy 3 na 3. Tu Harry nie pi. No dobra, może pi. Bo zawsze warto mieć pełni życie, nie? No dobra, w takim razie co? Hopa i... Aha, dobra. Żabka. Znaczy żabka, nie, żabka już nie jest potrzebna. Chociaż osoby, które na przykład nie mają życia... WoW. No, na pewno będą miały problem z tym, żeby to przejść. Po całości. Harry, nie idź tam. Mówiłem Harry, żebyś tam nie szedł. To nic dobrego. Dobra, nie chcesz to nie. Ja cię prosić nie będę. Okej, spoko. Jeden jest po. Jeden po problemie, że tak powiem. O, super. I one się od razu obracają po kascence. No kurczę, no. No i zostałem jeszcze trochę. Nieźle. Dobra, gdzie to nas zaprowadzi teraz? No dobra, po problemie, że tak bym powiedział trochę. WoW. Patrzcie! A tu są kolejne sekretne miejsca. 1 na 4, czyli patrzcie, każda lokacja to jest dodatkowe miejsce. Dodatkowe jakieś ukryte miejsca. No proszę, to przyznam się, że tego nawet nie wiedziałem. No to w takim razie okej, no trzeba szukać. Doskoczę? Doskoczę. WoW. Okej. Ej. Ach, no i dupa, no i... No, fuck. Harry. Harry. Dobra, no to co, musimy... Czy ja tu zejdę, to ja coś sobie zrobię? Jasne, że tak. No jasne, bo dlaczego miałbym sobie czegoś nie robić? WoW. Ale pierdzą. Masakra jakaś. Cholera.
Gdzie był ten gargulec? Wof. A, tu był ten gargulec, no dobra. Okej, to w takim razie lecimy. No, pierdzą równo. Super, no i pięknie, no i mamy... I też tutaj przejdę. O, to jest żabka, to już żabka się... W tym momencie żabka się nawet przyda, bo ona regeneruje chyba pół zdrowia, jak nie trochę mniej. Dobra. Winda, tylko w jedną stronę. Spoko. Zawsze coś, nie?